polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim gościem jest wicemarszałek Sejmu, poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam pana dyrektora. Pojawił się wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Jak w tej sytuacji powinien zachować się marszałek Senatu? No, zdaje się, że już wiemy, jak się zachowa. Oczywiście taka sytuacja wymaga specjalnej jakby postawy. Wydaje mi się, że marszałek powinien sam zrzec się immunitetu, żeby stanąć przed zarzutami, które się pojawiły w prokuraturze, i jeżeli one są niesłuszne, no to je odeprzeć. Natomiast słyszę już zapowiedzi, że klub Platformy będzie głosować przeciw uchyleniu immunitetu, no co pewnie oznacza, że marszałek nie zamierza sam zrzec się. No co jest sytuacją bardzo niepokojącą i powiedziałbym taką niedobrą z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że te zarzuty pojawiały się już dawno, właściwie od początku sprawowania funkcji przez marszałka Senatu, i nie zostały nigdy w sposób przekonywujący odparte. Borys Budka, szef Platformy, napisał wczoraj: jestem absolutnie przekonany o uczciwości marszałka profesora Grodzkiego. Znam go od lat i wiem, jakim jest lekarzem, a przede wszystkim człowiekiem. To wyłącznie polityczny atak prokuratury Ziobry. Jeszcze w innych wypowiedziach politycy opozycji podkreślali, że jest to odwrócenie uwagi od problemów prezesa Daniela Obajtka. Czy taki był zamiar, panie marszałku? No taki jest scenariusz opozycji. No, kiedy pojawia się zarzut wobec któregoś z ich polityków, to natychmiast linia obrony jest podobna. To jest zarzut polityczny, to jest próba odwrócenia uwagi. No to jest, można powiedzieć, kpina z wymiaru sprawiedliwości. Tak nie powinni postępować politycy. No mam nadzieję, że w Senacie zwycięży jednak rozsądek i uczciwość, i ten wniosek zostanie przegłosowany. Co do działań prokuratury, wczoraj również nieco zamieszania pojawiło się, jak pisarz Jakub Żulczyk poinformował, że usłyszał zarzut zniesławienia prezydenta Andrzeja Dudy. Prawo i Sprawiedliwość w 2012 roku chciało zniesienia tej kary więzienia za znieważenie prezydenta, a także zniesienia pozbawienia wolności za zniesławienie. Jak pan ocenia te działania prokuratury? Czy nie są zbyt daleko idące? No rzeczywiście był taki projekt, żeby to znieść, ten przepis. No ale on nie został zniesiony, funkcjonuje. Grożą za to, za znieważenie prezydenta, konkretny wyrok. To jest sprawa trudna, bo z jednej strony wszyscy jesteśmy za tym, żeby bronić wolności słowa i wolności wypowiedzi. Z drugiej obraza głowy państwa jest jednak, powinna być w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, może nie tyle karana, co powinniśmy działać tak, aby nie miało to miejsca. No ale jednak zarzut już jest, słowa konkretne padły, i w związku z tym, czy Jakub Żulczyk powinien tę karę ponieść? No z pewnością odbędzie się w tej sprawie odpowiednie postępowanie sądu. Ja nie przypuszczam, żeby ktoś posunął się do wyroku ciężkiego więzienia. No ale państwo musi jednak chronić swoje
swoją najważniejszą osobę i jakiś zadośćuczynienie powinien autor tej obelgi ponieść. Panie marszałku, czy pan jako ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości wiedział o zamiarach pani poseł Moniki Pawłowskiej, by zmienić barwy partyjne z partii Wiosna na partii Porozumienie? Nie, no nie wiedziałem oczywiście. Chyba nikt nie wiedział poza nią i panem Gowinem, czy może jeszcze paroma osobami w Porozumieniu. To jest troszkę kłopotliwy transfer, ponieważ ta pani występowała bardzo intensywnie w czasie protestów, w czasie tego tak zwanego strajku kobiet i tak dalej. Trochę się dziwię liderom Porozumienia, że się na to zdecydowali. No jak słyszę, nie jest to przejście do Zjednoczonej Prawicy, nie jest to wejście do klubu parlamentarnego, tylko jakby dołączenie w jakimś sensie do grupy Porozumienia. A spodziewa się pan, że w przyszłości to jednak będzie wejście do klubu Prawa i Sprawiedliwości? No, będziemy musieli to wtedy rozważyć, jeżeli taka propozycja się pojawi. No z jednej strony oczywiście każdy ma prawo naprawić swoje błędy i głupstwa, jakie popełnia w życiu. Wielki Post jest dobrym momentem, żeby dokonać takiego podsumowania swoich poglądów i swoich działań. No ale z drugiej musimy też jakoś wymagać wtedy bardzo stanowczego odcięcia się od tego, co się robiło czy wygadywało wcześniej. Czy pan rozumie działania Jarosława Gowina? Co w tej chwili, jaką koalicję, jaką partię buduje Jarosław Gowin? No trudno powiedzieć. To jest pewien taki chaos działań od przeszło pół roku. No, mieliśmy do czynienia z tym w maju w zeszłym roku. Potem w różnych jakby łagodniejszych wersjach to się powtarzało. No mam nadzieję, że jednak posłowie tworzący tą grupę Porozumienia zrozumieją, że interes Zjednoczonej Prawicy i rządu prawicy jest tu ważniejszy niż indywidualne ambicje ich przywódcy. Panie marszałku, trzecia fala epidemii koronawirusa się rozpędza i pojawia się pytanie, czy to uderzenie wytrzyma polska służba zdrowia? No tego nikt nie wie. To jest bardzo poważne pytanie i to jest bardzo groźna perspektywa. Miejmy nadzieję, że prognozy, które mówią, że mniej więcej za tydzień będzie szczyt i potem jakieś spłaszczenie tej fali są prawdziwe. No, jeżeli tak nie jest, to rzeczywiście grozi nam bardzo poważna sytuacja. Grozi nam zamknięcie Polski, jak mówi profesor Horban, powiedział, że grozi nam zamknięcie Polski. No tak. Przypomnijmy, że w wielu krajach Europy w tej chwili obostrzenia są znacznie ostrzejsze niż w Polsce. No, w Polsce próbuje się uniknąć najgorszego, tego pełnego lockdownu, ale nie wiadomo, czy on nie będzie konieczny w sytuacji, gdyby przybywało zarażeń i gdyby przybywało też śmierci w wyniku koronawirusa. Ale pan jest za tym, żeby takie bardziej restrykcyjne obostrzenia jeszcze wprowadzić w obecnej sytuacji? No w obecnej sytuacji jeszcze nie, ale nie wiemy, co się stanie za parę dni czy za 2-3 tygodnie. No jeżeli przekroczymy pewien pułap bezpieczeństwa, to jest prawdopodobnie 30-40 tysięcy dziennie, to niezbędne będą bardzo radykalne działania. Włącznie z zamknięciem kościołów? O tym również mówił profesor Horban. No pewnie łącznie z zamknięciem kościołów. No. Wszystkich miejsc publicznych oczywiście. A mamy święta niedługo. No to jest dramat. No co możemy na to poradzić? Naprawdę taki scenariusz jest realny?
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będziemy, nie dowiemy się dziś, jutro, pojutrze o jakimś skoku liczby zachorowań. Skok z pewnością odnotowaliśmy, jeśli chodzi o liczbę nadmiarowych zgonów. Prawo i Sprawiedliwość chętnie chwali się danymi Eurostatu, kiedy są korzystne dla rządów Zjednoczonej Prawicy. Tak było ostatnio z danymi dotyczącymi bezrobocia. Najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Tak mówi Eurostat. Ale Eurostat wskazuje również, że w Polsce jest najwięcej w Unii Europejskiej nadmiarowych zgonów. To jest 23,5%, jeśli chodzi o liczbę nadmiarowych zgonów w 2020 roku, a średnia unijna to 15%, panie marszałku. No tak, to jest bardzo zła wiadomość. To, jak czytam, kilka państw środkowej Europy jest w tej sytuacji. No cóż, no... Znaczy to nie jest fiasko polityki rządu, no tak zapytam wprost. No nie, ja nie przypisywałbym tego rządowi. To jest, no tak się dzieje. No nie mieliśmy wiosną, prawda, zeszłego roku taki skok śmiertelności w Hiszpanii czy we Włoszech. Teraz mamy w Polsce, w Czechach, na Słowacji. No. Ale to są dane za cały 2020. To nie są jakieś dane za miesiąc, za kwartał, za cały rok. No tak, no co można na to powiedzieć? No, nie ma lekarstwa na COVID, jest tylko możliwość, prawda, ratowania tymi środkami, jakimi dysponujemy. Przede wszystkim respiratory są tutaj najważniejsze. No, jeszcze ich nie brakuje, jeszcze wciąż jest rezerwa w stosunku do liczby chorych, którzy wymagają takiej terapii. Miejmy nadzieję, że to nas nie dotknie na takim poziomie, jak to było w wielu krajach, gdzie trzeba było podejmować decyzję, komu ten respirator podłączyć. Dlatego tak ważny jest Narodowy Program Szczepień. Tymczasem rząd podjął decyzję, że zaszczepi 3,5 tysiąca pracowników kwatery głównej NATO. No, nie zawsze zostało to odebrane ze zrozumieniem. Skoro Polacy czekają na szczepienia, dlaczego pomagamy pracownikom kwatery głównej NATO? No ale wobec ilości szczepionek, jaka w tej chwili dociera do Polski, to jest skala mikroskopijna, więc tu nie robiłbym z tego jakiegoś większego problemu. No wiele państw prosiło i prosi o to, żeby te, które mają więcej szczepionek, jakoś się z nimi podzieliły. To jest bardzo trudne, to są bardzo trudne decyzje. Z kolei szefostwo tych jednostek NATO w Europie uznało, że organizacja szczepień w Polsce jest wyjątkowo dobra i sprawna, więc zwrócili się do Polski. No, odmówić teraz no byłoby... Odmawiamy przecież. Decyzja zapadła. Panie marszałku, tak, no więc... a czy jest decyzja już konkretna, kiedy przedstawicie Polski Nowy Ład? No miało być to 20 marca, a wtedy wchodziły obostrzenia. Nie, konkretnej decyzji nie ma. No, uzależniamy to oczywiście od poziomu zakażeń. No, z pewnością nie nastąpi to przed świętami. Mam nadzieję, że wkrótce po świętach będzie to już możliwe. Ale czy tak będzie... Tego nikt nie wie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był wicemarszałek Sejmu, poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Dziękuję bardzo.